Przez kolejne 11 miesięcy będziemy monitorować plantację rzepaku na polach pana Sławomira Tupikowskiego. Opowiemy państwu o wszystkim, co w tym czasie będzie się działo na polu. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka z tej serii, w którym skupimy się na stanowisku pod zasiewy i na samym siewie. W gospodarstwie tym rzepak jest siany na glebach klasy 4B i 5. Pan Sławomir zdecydował się na uprawę pasową, by dbać o zapasy wody w glebie. 8 sierpnia został wysiany rzepak metodą strip-till. Sieliśmy rzepak w bardzo trudnych warunkach. Były bardzo duża susza i rzepak wysiany był praktycznie jak w popiół. Zastanawialiśmy się w ogóle, jak szukaliśmy tutaj nasion, gdy się siało, czy on w ogóle zajdzie, ale z tego, co widzimy dzisiaj, plantacja wygląda bardzo dobrze. Nie widać żadnych niedoborów, pierwiastków i porażenie chorób czy szkodników. Pan Sławomir wybrał odmianę rzepaku Chrobry i wysiał 3,5 kg nasion na hektar. Przed plonem była pszenica i pszenżyto. Warto zaznaczyć, że przed siewem nie były wykonywane żadne zabiegi agrotechniczne i nie był stosowany żaden herbicyd. Pomimo, że na polu po żniwach pozostała słoma, nie był stosowany żaden nawóz azotowy. Jak mówi gospodarz, jedyne nawożenie było stosowane podczas siewu, a dawka nawozu została ustalona na podstawie analiz gleby. Stosujemy w tym przypadku, w tej chwili, w momencie siewu, nawóz Polifoska 6. I w ilości około 200 kg na hektar. Nawóz budowany jest na głębokości redlicy, która pracuje do 28 na 30 cm i na całej głębokości podawany jest nawóz. Natomiast ziarno siewne staramy się, żeby było na 2-2,5 cm. Ziarno jest ułożone na już utwardzonej, ugniecionej przez koło dociskowe powierzchni, które ma zagwarantować podsiąg z głębszych warstw gleby i przykryte 2-2,5 cm luźnej ziemi. Już dziś zapraszamy państwa do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym opowiemy o pierwszych problemach na plantacji i zabiegach ochronnych, jakie zostały wykonane. Plantację pana Sławomira odwiedzimy w fazie 8 liścia rzepaku.